jaka mała Fanta. Jest taka mała jak mój palec. A ja mam ogromną Fantę. Co za szczęście. Lepiej zobaczcie, co ja tu mam. No to ja rozumiem. Dlaczego Zak ma takie szczęście? Dobra, podczas gdy on się cieszy, ja zajmę się swoją Fantą. O, wychodzi z niej jakiś żel. Super. Nie mogę się doczekać, żeby go skosztować. Jaki pyszny. Oj. Chyba przypadkowo połknęłam butelkę. Brawo, Monika. Wszystko wypiłaś. Teraz moja kolej. Uwielbiam Fantę. To jest takie dobre. O, jeszcze trochę zostało na dnie. Muszę wypić wszystko do ostatniej kropli. Ojej, chyba język mi utknął. O nie! Zak, Zak, potrzebuję pomocy. No dobrze, daj mi tę butelkę. Ciągnę z całej siły. Aj, nie rozpychaj się tak. Au, co ty robisz, Zak? To bolało. Przepraszam. Lepiej zajmij się swoją Fantą. Bardzo chętnie. Od czego by tu zacząć? Spróbuję ścisnąć butelkę. Och, to chyba nie działa. Biedny Zak, a Fanta jest tak blisko. Śmiejcie się ile chcecie. Dobra, stop. Mam pomysł. Wezmę butelkę i ją przechylę. Właśnie tak. Wow, żel naprawdę płynie. Dopóki Zak nie widzi, będę miała mały poczęstunek. I jeszcze trochę. Już prawie. Jeden potężny cios. Pyszne. Co to było? Świetnie, udało się. Oj, Wendy. Przepraszam, nie chciałem. Teraz czas na jedzenie. To jest takie dobre. Chcecie spróbować? Jestem pokryta pomarańczową mazią. Niezłe przedstawienie. Lody Baskin Robbins. Ale dlaczego takie małe? Uwielbiam lody. W dodatku truskawkowe. O, co się dzieje z Moniką? To moje wiaderko z lodami. Tylko moje. Brr, jak zimno. Ale wyglądasz, Monika. Wendy, zjadaj swoje mini lody. Jesteście tacy wredni. No dobrze, zacznę jeść. Bardzo smaczne. Ale ta łyżka się do tego całkowicie nie nadaje. Co robić? Mam pomysł. Odwrócę ją w drugą stronę. To było genialne. Co za bogaty smak, po prostu pyszne. Jak ona apetycznie je. O nie, skończyło się? Tak szybko? Nic nie możesz zrobić, Wendy. A teraz moja kolej. Biorę łyżkę. I... Oj, utknęła. O! Wyciągnąłem wszystkie lody naraz. No to zabieram się za degustację. To jest takie dobre. Chciałabym spróbować chociaż maleńki kawałeczek. Mam pomysł. Mam jakieś dziwne uczucie, jakby ktoś stał za moimi plecami. Nie rozumiem. O, i ten ktoś kradnie mi lody. Mam cię, Wendy. Przepraszam, spróbowałam tylko troszeczkę. To bolało. Nie waż się kraść moich lodów, jasne? No dobra, to popatrzę, jak jej jesz. Zjedzone. Teraz ty, Monika. No w końcu. Co to za mini łyżka? No dobra, najważniejsze, że moje lody są ogromne. Jakie to jest pyszne. Ciekawe, jak szybko znudzi jej się jedzenie. Ojej, trochę mi już ciężko. I jest tak zimno. Brr. Postaram się wylizać wiadro od środka. Co ona robi? Myślę, że powinniśmy jej pomóc. Dzięki
Zak, jestem prawie całkowicie zamrożona. Monika chyba zamieniła się w lodowy posąg. Wow, to jest piękne. Dlaczego mój koń jest taki mały? Jakie ładne, nie mogę się napatrzeć. No dobra. Nie mam wyjścia. Zaczynam. Założę opaskę na oczy i jedziemy. Coś niezbyt dobrze ci to idzie. Co jest? Ta pałka jest za mała. Nie dam rady nią trafić. Po prostu zerwę tego konia. Właśnie tak. Co ma w środku? O, moje ulubione smakołyki. Uwielbiam to. No co tak na mnie patrzycie? Monika, twoja kolej. Bardzo się cieszę. Gdzie jest moja opaska na oczy? Założę ją. Trzeba się najpierw nastawić. Co ona robi? Jedno precyzyjne i pewne uderzenie. Aj, to bolało. No koniec. Trzymaj się, koniku. Właśnie tak, a masz? A masz? O, co tam mamy? A oto i moja nagroda. Co za pyszności. Uwielbiam to. Super, dobra robota. Wysypię wszystko do końca. O tak, jakie to jest pyszne. Jestem zadowolona. O, Monika, twoje zęby zrobiły się tęczowe. Super. No, Wendy, tylko ty zostałaś. Najpierw opaska. Dobra, jestem gotowa. O tak, a masz, a masz. Wow, tu jest całe morze smakołyków. To jak spełnienie marzeń. Po prostu pływam w skitelsach. Ej, Wendy, musimy poważnie pogadać. Wow, jak ona ma dużo skitelsów. Wystarczy dla każdego. Świetny challenge. Wiesz, nawet się cieszę, że tu jesteśmy. O nie, cofam moje słowa. Kaktus zepsuł całe wrażenie. Niepotrzebnie go dotykałaś. Zaraz go całkowicie rozbroję. Zaczynam. Uważaj, gdzie rzucasz igły, Kate. Ła, to boli. Gotowe. Już się nie boję go spróbować. Fu, obrzydliwy. Co to jest, Kate? Ogromny kaktus. To straszne. I jest cały twój. Boję się. Nie rób tego! Kate, dlaczego to zrobiłaś? Chciałam cię uratować. A teraz sama jestem w igłach. Wow! Moja ulubiona guma do rzucia. Oh my! Wow, i to z nadzieniem. Super! Chcę jej jak najszybciej spróbować. Zobacz, co potrafię, Zak. Nieźle. Ciekawe, czy da się zrobić balona z gumy z niespodzianką. Podrzucę to tutaj. To jest takie dobre. Chcę więcej. Ojej, co to jest? O nie, wypadł mi ząb. Kupiła to. Wow. To dopiero rozmiar. Kate, nie dotykaj mojej gumy. Chciwus. Nie wyobrażam sobie, jak to się zmieści w mojej buzi. Myślę, że najważniejsze to zacząć. Ja też chcę. Ech, tak jak mówiłem, ostatni kawałek się nie mieści. Pomóż mi! Utknął!
Fu, to obrzydliwe. Kate, no dalej. Ciągnij mocniej. Staram się. Gigantyczne mentosy, co za szczęście. Wow! A gdzie jest moja porcja? I to wszystko? Oh no! To bardzo malutkie opakowanie. No. Dobra, zjem to, co mam. Ja też już zacznę. Otwieramy. Ale dużo drażetek. Wow! Zak, nawet nie patrz w ich stronę. Zlepię to wszystko w jednego mentosa. Gotowe. Teraz dodamy arbuzowe akcenty i odrobinę coli. Zak, to dla ciebie. A ja przygotuję się na prawdziwą eksplozję. Co się dzieje? Udało się! Tylko spójrz, ile piany! Czyż to nie wspaniałe? KitKat, właśnie to, co trzeba. A gdzie moja porcja? Nie widzę jej nawet pod lupą. Podziel się ze mną. No proszę. Jesteś taki słodki, Zak. Dobra, podzielę batonik na pół. Aha. Dzięki, Kate. Ale to jest pyszne. Zgadzam się w 100%. Wow, to dla mnie? Ekstra. Wow. Ale super. Zak, podzielisz się ze mną, prawda? Oczywiście, że nie. Cała ta czekoladowa uczta jest moja. Jeszcze zobaczymy. A masz. Co ty robisz? Nie bądź taka okrutna. Trzeba było od razu się ze mną podzielić. To twoja wina. Zniszczyłaś go. Mimo wszystko to jest pyszne. Mleko i piernikowy ludzik, super połączenie. Bardzo ładnie pachnie cynamonem. No jedz już. Rozpływa się w ustach. Ten smakołyk przypomniał mi o Bożym Narodzeniu. O, a oto i mój piernikowy ludzik. Witaj, przystojniaku. Wystarczy mi mleka, żeby cię w nim wykąpać. O nie, nie mieści się do szklanki. Wiem, co zrobię. Ludzik weźmie prysznic. Nie! Za późno, Zak. Przykro mi, jesteś ofiarą okoliczności. I to wcale nie sprawia, że czuję się lepiej. Ale udało mi się. Piernikowy ludzik jest zamoczony w mleku. Skittlesy spadły na mnie prosto z nieba. Wow! Muszę ich natychmiast spróbować. Uwielbiam te cukierki, są takie kolorowe. Teraz moja kolej. Oh my God! Odsuń się, Zak. Zobaczcie, jaka duża jest ta paczka. Będę potrzebował drabiny, żeby spróbować tych cukierków. Wow, jestem w środku. To jest taki gigantyczny basen ze Skittlesami. Ja też zamierzam się w nim zanurzyć. Przesuń się, Kate. Ojej, to miejsce jest naprawdę fajne. Powiedzcie, że to mi się śni. Z ogromną pizzę, nie jakiś tam ogryzek. Z wielką chęcią zjadłbym nawet taki. Przykro mi, nic już nie zostało. No trudno, mam coś lepszego. Wiedziałam, że dostaniesz ogromną pizzę. I to wspaniale. Zwinę ją w roladę i zjem. Oła, to boli. Ups, przepraszam, Kate.
Prawie mnie zabiłeś. Potrzebuję teraz odstresowywacza. Daj mi tę pizzę. Chyba ją przełamałam. Chociaż super to wyszło. Teraz każdy ma swój kawałek. Zgadzam się. Myślę, że takie porcje nam wystarczą. Raz, dwa, trzy. Runda się zaczyna. Rozmiary już czekają. Hurra, w końcu! Andy dostał najmniej ze wszystkich. Tak, bingo, jackpot! To się nazywa szczęście. No, ale jak to? Dzisiaj nie jest mój dzień. No to co, cukiereczku? Zaczynamy. Ale uczta. Po prostu świetnie. Chwileczkę. Mam pomysł. Troszeczkę urozmaicimy wasze cukierki. To dla Lili. Niam, niam, niam. Cukierki. A to dla Mary. Ojej, jakiś dziwny smak. Dlaczego taki gorzki? Tak, gorycz jest nie do zniesienia. Fu, jakie paskudne cukierki. Nie jedz tego, są zatrute. No co ty, są całkiem smaczne. No to jedziemy dalej. Mini dla Lili, maxi dla Andiego, a średni dla mnie. Wspaniale. Wow, nieźle. O tak, Andy, ale mamy farta. I co to ma być? Będę głodna. A dla mnie w sam raz. Ach, najem się jak nigdy wcześniej. Ostrożnie. Nawet sól przelatuje obok. Ale pachnie. Pyszności. No to zaczynamy. Wow. Wędym przebudziła się bestia. Gdzie się podziały twoje maniery, Andy? O tak, jedzenie. Nie wiem, co z nim? On mnie przeraża. Boję się. Dziewczyny, ale się obijadłem. Nie, Andy, musisz to dokończyć. Mój wewnętrzny drapieżnik ma dość. Wystarczy. Będę roślinożercą. Pożyczę sobie. Przez minimum miesiąc żadnego mięsa. Oj, wygląda na to, że Andy sam zamienił się w zwierzę. Wszyscy na start. Uwaga, zaczynamy. A raczej średnie, małe i duże. Hurra, znowu wygrałem. Wszystko co największe znowu dla mnie. Andy, wydaje mi się, że to jednak Mary wygrała. A ty jedz swoją górę oliwek. Zjem to szybko, nawet nie zauważę. Ale obrzydlistwo. Och, wygląda na to, że oliwki nie są zbyt smaczne. No cóż. Mam! Talerz Lili będzie się napełniał w nieskończoność. Mary miała rację. Oliwki nie są zbyt smaczne. Kiedy one się skończą? I jeszcze jedna? Wcale ich nie ubywa.
cię! To twoja sprawka. Dosyć. Proszę, to w prezencie. Mam nadzieję, że się najesz. O, Andy, masz za swoje. Szybciej, Andy, bo runda dobiega końca. Ach, teraz muszę zjeść jeszcze więcej. Nie trzeba było nikogo oszukiwać. Żuj, żuj, żuj. Przełykaj, przełykaj, przełykaj. Przed nami finał. Andy ma najmniejsze danie, duże przypadło Mary, a średnie Lili. Czas na bitwę talerzy. Ech, no i co robić? Guma do życia jest smaczna, ale jest jej bardzo mało. Znowu mam pecha. No dobra. Ja jej nie chcę. Częstuj się. O, wielkie dzięki. Ależ proszę. Ale super. Andy, a może mi też pomożesz? Ja? Tak. O, z przyjemnością. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Guma do rzucia jest po prostu wyśmienita. Ale ekstra. Mary, jesteś gotowa? Och, jeszcze jak. Czekamy. Za chwilę będzie niezła zabawa. Zaczyna się. Szybciej! Ale jazda! Andy, szkoda, że nie widziałeś swojej miny. Ach, z dziewczynami cały czas trzeba być czujnym. Przybij piątkę! Zepsuły mi całą frajdę.